Obecnie klienci banków, instytucji finansowych, którzy mają problemy ze spłacaniem swoich kredytów, są traktowani przez te instytucje w sposób, można czasami nawet powiedzieć, koleżeński, przyjacielski. Nikomu nie zależy na tym, aby tego klienta stresować, ponieważ ten stres może powodować opóźnienia, jeszcze większe opóźnienia w spłacie kredytów. Teraz rynek i tendencje są takie, żeby z klientem współpracować, klientowi podpowiadać, w jaki sposób może spłacać pożyczkę, kredyt, w jaki sposób można tą pożyczkę czy tą spłatę podzielić na kolejne etapy. Jest też taki model pozwalający deklarować samemu klientowi chęć spłacania zaciągniętej pożyczki czy kredytu według harmonogramu, który jest w stanie dotrzymać. Przede wszystkim bardzo ważnym elementem jest ten kontakt z klientem. Jest bardzo wiele mechanizmów, aby ten kontakt utrzymać. Oczywiście odwiedzanie sąsiada tylko po to, żeby się dopytać, czy klient jest w domu, no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Bardzo ciekawym podejściem jest wykorzystanie aplikacji na telefon komórkowy przez windykatorów terenowych, którzy po prostu dostają konkretne zadania na swój telefon czy na swój tablet, działają według schematów opisanych w tym rozwiązaniu, dzięki czemu klient, na przykład deklarując spłatę, może zatrzymać proces windykacyjny. Jest to niezwykle dla niego istotne, a bardzo ważne jest też to, że w momencie, kiedy klient zadeklaruje tą spłatę, natychmiast idzie informacja do systemu centralnego, czyli dalsze działania windykacyjne nie są rozpoczynane, co na pewno dla klienta jest niezwykle istotne, bo ma pewność w momencie rozmowy z windykatorem, że proces windykacji się zatrzymuje, a też jeżeli zadeklaruje spłatę, to też czuje taką presję, że rozmawia z człowiekiem, nie z jakąś maszyną, nie z call center, nie z automatem. Jest to pewna obietnica, której bardzo często dotrzymuje.